Wczoraj specjalnie oglądaliśmy film Sacrum o grotach, grotołazach, po to, żebyśmy dzisiaj mogli lepiej przeżyć tą atrakcję turystyczną, a zapraszamy Was dzisiaj do grot w Mechowie. Groty mechowskie zostały odkryte w 1818 roku przypadkowo przy pomiarach geodezyjnych. Jest to jedyna grota na nizinach tego typu, bo to są tak zwane słupy piaskowca, czyli zrobione z wapnia, wody i piasku. Mają oni w rzeczywistości przeszło 60 metrów, lecz większa część grot jest zamkniętych z tego względu, że idą one pod ulicą i stały się niebezpieczne. Jak tam, Tomek? Podobało Ci się? Najbardziej mi się podobało, gdy spadła mikropelka. O! A musiałeś się schylać? Trochę. A dziewczyny? Co tam? No, my się musiałyśmy już schylać. No. Ale było okej, fajnie, bardzo ładnie. Taka w sumie ciekawa atrakcja, bo mało takich jest tutaj, nie? Nie widziałam jeszcze czegoś takiego, a dużo rzeczy też zobaczyłam. Idziemy. Filip? A mi się najbardziej podobało to, że mogłem robić zdjęcia. O. I fajnie Ci wyszły zdjęcia? Bardzo fajnie. No pokaż jakieś.